Cześć! W tym filmie pokażę, jak włączyć automatyczne aktualizacje w WordPressie. Z pewnością już dosyć szybko po zainstalowaniu WordPressa zauważyliście, że zaczęły się pojawiać tutaj w kokpicie takie powiadomienia, że dostępne są nowe wersje, czy to WordPressa, czy wtyczek, czy motywów, które są zainstalowane na stronie. I tutaj jak przejdziemy do zakładki Cockpit Aktualizacje, zobaczymy tutaj wszystkie elementy WordPressa, które posiadają już nowszą wersję i które możemy zaktualizować na naszej stronie. W moim przypadku jest to sam WordPress, który już posiada nowszą wersję niż ta, która jest zainstalowana tutaj na tej instalacji WordPressa. Tu są wtyczki, jest kilka wtyczek, które wymagają aktualizacji oraz motywy, które są na tej stronie zainstalowane. Także skąd to się bierze, że tutaj pojawiają się cały czas te nowe aktualizacje tych poszczególnych komponentów WordPressa? No przede wszystkim musimy powiedzieć sobie o tym, że zarówno WordPress, jak i wszystkie właśnie wtyczki i motywy no są cały czas rozwijane, czyli są dodawane jakieś nowe funkcjonalności, są naprawiane błędy i są też poprawiane pewne luki bezpieczeństwa, które zostają odkryte w danych wtyczkach, motywach czy w WordPressie. I tutaj możemy na szybko przejść do takiej bazy danych podatności, które zostały odkryte w WordPressie czy też w jego komponentach, a głównie w wtyczkach, bo tutaj zobaczymy, że większość tych podatności pochodzi z wtyczek. No i jak spojrzymy na datę opublikowania, no to zobaczymy, że no nie ma dnia praktycznie, żeby tutaj jakieś nowe podatności się nie pojawiały, nie zostały upublicznione, często w bardzo popularnych wtyczkach, jak ostatnio Updraft Plus czy jakieś Essential Add-ons for Elementor. Także widzimy, bardzo popularne wtyczki posiadają te podatności, zostają od czasu do czasu w nich te podatności wykryte. No i gdy przejdziemy do szczegółów tej podatności, to jest opisana dokładnie ta podatność, w jakich wersjach danej wtyczki występuje, na czym ta podatność polega. No i mamy tutaj też informacje o tym, jakie jest rozwiązanie, jak naprawić sobie to, żeby tej podatności nie było u nas na stronie. I zawsze znajdziemy tu informację, że najlepszym sposobem jest po prostu zaktualizowanie tej wtyczki do najnowszej wersji, która jest dostępna, ponieważ ta podatność wystąpiła we wszystkich wersjach wcześniejszych, od na przykład tutaj w tym przypadku 1.2.2.1, a w 1.2.2.3 została ta podatność załatana i w tej najnowszej wtyczce, w tej wersji już tej podatności nie ma, także jeżeli mamy najnowszą wtyczkę, to nikt nam się nie wyłamie na stronę poprzez właśnie tą podatność. Dlatego to aktualizowanie tych wtyczek jest takie ważne, no bo tutaj każda wtyczka będzie posiadała takie zalecenie. O, tu nawet dosyć ekstremalnie potrzebna jest deaktywacja i usunięcie tej wtyczki, ponieważ została ona już, nie jest ona dalej rozwijana, więc nie została załatana ta podatność, więc trzeba ją po prostu usunąć z WordPressa. Ale takie coś to jest raczej rzadziej się zdarza. Większość wtyczek po prostu aktualizuje swój kod źródłowy, no i dzięki temu ta podatność zostaje wyeliminowana. Także jest to jeden z powodów, dla których jest to niezbędne, żeby te motywy, wtyczki i WordPressa samego cały czas u nas na naszej stronie aktualizować i utrzymywać w najnowszych wydaniach. Dlatego no, musimy to robić i teraz mamy dwa możliwości, w jaki sposób możemy przeprowadzić taką aktualizację. Możemy dokonać takiej aktualizacji manualnie, czyli po prostu kliknąć w przycisk. Czyli ja sobie na przykład zaktualizuję nową wersję WordPressa, po prostu klikam w przycisk zaktualizuj, no i tutaj w tle będzie się ta aktualizacja wykonywała. Chwilę to potrwa i ten WordPress zostanie zaktualizowany do najnowszej wersji. Po takiej aktualizacji powinniśmy jednak sprawdzić, czy nic się na tej stronie nie zepsuło, czy nie wyskakują nam tutaj jakieś błędy, czy ta strona działa, bo jednak każda aktualizacja, czy to WordPressa, czy to wtyczek, no niesie za sobą jakieś tam zmiany w kodzie źródłowym, więc może tak się zdarzyć, że po aktualizacji coś tam nie do końca będzie działało. Aczkolwiek raczej się to rzadko zdarza, jeżeli na bieżąco aktualizujemy i aktualizujemy do najnowszych wersji, no to raczej taka sytuacja się nie wydarzy. Natomiast w przypadku, gdy od dawna nie aktualizowaliśmy, mamy jakieś stare wtyczki, 2 lata, 3 lata użytkowaliśmy stronę i nie dokonywaliśmy żadnych aktualizacji, no to wtedy to prawdopodobieństwo, że coś się zepsuje po aktualizacji, jest dosyć duże. Czyli im dłużej nie aktualizowaliśmy, im więcej wersji nas dzieli od tej wersji, która jest u nas zainstalowana, do wersji, która jest najnowsza, obecnie dostępna,
tym większe szanse, że coś tutaj się zepsuje po zaktualizowaniu, bo po prostu już będą za duże te zmiany w tym kodzie źródłowym i mogą wystąpić jakaś niekompatybilność na przykład z innymi wtyczkami, z WordPressem czy z wersją PHP. Dlatego też przy takiej aktualizacji trzeba bardzo uważać. Czyli jeżeli aktualizujemy manualnie, tak samo możemy tutaj z poziomu wtyczek również przeprowadzić taką aktualizację manualnie, czyli po prostu klikamy uruchom i to w tle nam aktualizuje się ta wtyczka. Więc taka manualna aktualizacja ma pewne plusy. Między innymi jest to, że mamy kontrolę, teraz wiemy dokładnie, który komponent aktualizujemy i możemy za każdym razem po każdej takiej aktualizacji sprawdzać, czy ta strona działa. Jeżeli coś się zepsuło, to wiemy, na której wtyczce wystąpił ten problem, więc łatwo nam będzie naprawić tutaj ten błąd. Możemy też i powinniśmy przy takich większych aktualizacjach zrobić sobie backup strony przed wykonaniem aktualizacji, po to, żeby móc przywrócić tą stronę. Jeżeli coś by poszło nie tak po aktualizacjach, będziemy mogli przywrócić tą stronę do stanu przed, i zastanowić się, jak dalej przeprowadzić tą aktualizację. Natomiast takie aktualizacje manualne mają ten minus, że niestety musimy je tutaj klikać samodzielnie, czyli musimy się logować do naszego WordPressa i manualnie po prostu kliknąć w aktualizuj, także powinniśmy tutaj dosyć często to robić, bo te aktualizacje się pojawiają dosyć często. W sumie nie wiemy, kiedy pojawi się nowa aktualizacja, nie wiemy, kiedy zostanie wykryta jakaś podatność w tych wtyczkach, bo to, że dzisiaj tutaj nie ma żadnych podatności, nie wiadomo nic o żadnych podatnościach w tych wtyczkach, wcale nie znaczy, że jutro nie zostanie opublikowana informacja, że tu się pojawiła jakaś podatność, także musielibyśmy tu codziennie się logować i aktualizować te wtyczki manualnie. A to jest trochę problematyczne. Także jeżeli my codziennie nie logujemy się na stronę, żeby zmieniać tu jakąś treść czy z jakiegoś powodu, to prawdopodobnie nie będziemy tego robić, więc w takiej sytuacji lepsze jest włączenie automatycznej aktualizacji, którą możemy zrobić poprzez kliknięcie tego przycisku. Czyli najpierw zaktualizowaliśmy sobie manualnie, ponieważ chcemy mieć tą stronę doprowadzoną do takiego stanu, gdzie wszystko na tej stronie jest zaktualizowane, zanim włączymy te automatyczne aktualizacje. I tak samo możemy wejść tutaj w wygląd, motywy i tak samo klikamy tutaj zaktualizuj. Tak naprawdę ja powinnam tu usunąć te motywy, których nie używam, bo właśnie one wymagają też aktualizowania i to jest niepotrzebna praca, a i tak nie korzystamy z tych motywów, także możemy sobie po prostu tutaj wejść w szczegóły motywu i po prostu pousuwać te motywy i tak samo wtyczki, których nie używamy, bo po co mamy tutaj aktualizować coś, czego nie używamy. Także w taki sposób musimy do tego podejść. Jeżeli byśmy tutaj bardzo długo nie wykonywali tych aktualizacji, to musimy pamiętać, żeby zrobić backup wcześniej, po to, żeby mieć kopię zapasową. A najlepiej takie aktualizacje, które długo nie były robione, wykonywać jest na kopii strony. Czyli najlepiej zrobić kopię strony, dokonać te aktualizacje na kopii i wtedy, jeżeli wiemy, że wszystko działa, wszystko jest ok, możemy wykonać aktualizację na oryginalnej stronie lub też możemy zobaczyć, która wtyczka na przykład powoduje problem i tą wtyczkę już dezaktywować na docelowej stronie, zanim przystąpimy do aktualizacji, przez co unikniemy tutaj jakiegoś problemu z działaniem. Tutaj w takim przypadku też przydatna jest opcja staging, jeżeli na hostingu mamy taką możliwość wykonania takiego stagingu, czyli z jednym kliknięciem po prostu uruchamiamy sobie kopię tej strony i robimy wszelkie zmiany na kopii. I potem ta strona oryginalna po prostu możemy synchronizować ze stagingiem albo po prostu manualnie sobie na stronie oryginalnej później dokonać tych zmian, jak już jesteśmy przekonani, że wszystko jest ok, bo na kopii sobie przetestowaliśmy. No i teraz jak mamy wszystko zaktualizowane manualnie, pierwszą aktualizację przeprowadziliśmy manualnie, żeby doprowadzić tą stronę do działania, po prostu tak, żeby ona nam działała i wszystko było na tej stronie ok, żadne błędy nam się nie pojawiają, warto jeszcze wejść na stronę i zobaczyć, czy tutaj się też nic nie zepsuło. Jeżeli tu wszystko działa, nie widzimy tutaj problemów, to znaczy, że jest ok. I teraz możemy włączyć te automatyczne aktualizacje i po prostu tutaj przy każdej wtyczce musimy kliknąć włącz automatyczne aktualizacje, także włączamy te aktualizacje
Ja usuwam tą wtyczkę, której nie używam, bo po co tutaj ma się aktualizować. I dokładnie tak samo trzeba by to zrobić dla motywów. Tak, jeżeli ja mam tutaj włączony 2021, to klikamy szczegóły i włącz automatyczne aktualizacje. Przy motywach jednak trzeba najpierw, zanim zaktualizujemy motyw, upewnić się, że ten motyw aktywny nie był modyfikowany. Czyli że ani my nie modyfikowaliśmy jego kodu źródłowego, ani osoba, która nam robiła stronę, nie modyfikowała, ewentualnie wykorzystała motyw potomny i wtedy aktualizujemy sobie motyw rodzica, włączamy tę aktualizację dla motywu rodzica. Motyw potomny my utworzyliśmy, więc on nie będzie miał aktualizacji, jeżeli my nie będziemy sami aktualizować tego kodu źródłowego motywu potomnego. No i jeszcze zostanie nam tutaj cockpit aktualizacja, włączenie sobie automatycznych aktualizacji dla WordPressa. W WordPressie od któregoś tam wydania te aktualizacje są automatycznie włączone, natomiast w pewnym wydaniu, też gdzieś tam w roku 2020 albo 2021, były włączone automatyczne aktualizowanie tylko z wykorzystaniem wydań konserwacyjnych i bezpieczeństwa, czyli jeżeli jest jakaś łatka bezpieczeństwa, zostanie zaktualizowane. Jeżeli jest wersja, powiedzmy, tutaj zmienia się z 5.5 na 5.6, to będzie aktualizacja wykonana, czyli ta druga cyfra tutaj tej wersji, jeżeli się zmienia, to te aktualizacje takie konserwacyjne, bezpieczeństwa będą wykonane. Natomiast jeżeli, tak jak mieliśmy tutaj wcześniej sytuację, że ja miałam tutaj zainstalowaną, nawet trzecia cyfra tak naprawdę, bo miałam wersję 5.8.3, i na 5.9 już automatycznie nie zostało zaktualizowane, musiałam tutaj kliknąć, ale jeżeli ja włączę tutaj włącz automatyczne aktualizacje dla każdej nowej wersji, to mamy tutaj pewność, że ten WordPress zostanie zaktualizowany zawsze, czyli jeżeli będzie następna wersja 6.0, to również zostanie to w tle zaktualizowane. Także w taki sposób sobie to ustawiamy i teraz będzie ten WordPress i moje wszystkie komponenty, motyw i wtyczki, które tutaj są w użyciu na tej stronie, będą dzięki temu na bieżąco się w tle aktualizować i ja nie muszę tutaj już nic robić, aczkolwiek warto od czasu do czasu spojrzeć przynajmniej na tą stronę, czy tam się coś nie zepsuło. No i warto sobie ustawić jakiś backup, też w zależności od tego, jak często my aktualizujemy tutaj jakieś treści na tej stronie, tak żeby mieć zawsze jakąś kopię tej strony, którą możemy przywrócić. I na pewno na koniec jeszcze musimy powiedzieć, dla kogo są te automatyczne aktualizacje, bo na pewno one nie są dla każdego. To znaczy ja bym tutaj nie włączała tych aktualizacji, jeżeli mamy sklep internetowy, jeżeli mamy platformę jakąś e-learningową, czy mamy taką stronę, która zarabia pieniądze nam, gdzie codziennie po prostu ktoś kupuje na tej stronie, ktoś korzysta z tej strony, to jest jakby centrum naszego biznesu, dlatego że jeżeli przy tej automatycznej aktualizacji coś się nam zepsuje, my nie mamy kontroli, co się zaktualizowało, kiedy to się stało, tak do końca nie mamy takiej kontroli, jeżeli mamy automatyczne aktualizacje, więc będzie to dla nas problemem, żeby znaleźć powód, co spowodowało to, że coś się na tej stronie zepsuło. Natomiast jeżeli my manualnie sobie aktualizujemy, no to wtedy wiemy, zaktualizowaliśmy jakąś wtyczkę, coś nam się zepsuło na tej stronie, to wiemy, że to ta wtyczka to spowodowała i możemy szybko podjąć akcję przywrócenia tej strony z backupu, czy po prostu wyłączenia tej wtyczki. Tak, bo jeżeli mamy stronę, która zarabia typu właśnie sklep, czy jakiś e-learning, no to ta strona musi działać, tak, bo każdy dzień, w którym ona nie działa, powoduje dla nas straty finansowe. Natomiast jeżeli mamy sobie bloga jakiegoś prywatnego, czy mamy jakąś stronę firmową, gdzie ją tam raz na miesiąc ktoś się tam zaloguje, żeby zmienić coś na stronie, to w takim przypadku warto włączyć tę aktualizację, żeby po prostu uniknąć jakiegoś ataku hakerskiego na tą stronę poprzez właśnie jakąś podatność, która może zostać wykryta, bo to, tak jak mówię, to, że w tych wtyczkach dzisiaj nie znaleziono żadnej podatności, to wcale nie znaczy, że jutro ktoś tutaj nie wynajdzie jakieś luki bezpieczeństwa. To się zdarza cały czas, także warto po prostu wtedy mieć te automatyczne aktualizacje i spać spokojnie. I szczególnie jak mamy mało wtyczek na stronie, to raczej nic się tam nie powinno psuć przy tych aktualizacjach, a po prostu unikniemy jakichś ataków hakerskich, jakichś dziwnych sytuacji. Będziemy spać spokojnie i nasza strona będzie po prostu cały czas aktualna. Także to tyle w dzisiejszym filmie. Jeśli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę i do usłyszenia w kolejnym nagraniu.